Siemanko, witam Was w moim filmiku na kanale Tusia Akwarystyka. Przyjdźcie do mnie, Hania, nagrać, coś o Telusia nagrać, coś i wiecie, już tak ostatnio mało nagrywałam, bo się tyle rzeczy dzieje w moim życiu, że po prostu brak czasu i jakbykolwiek jakiś tam chęci, żeby nagrywać, ale trzeba coś nagrać. Tu Wam pokażę teraz mój grono jadek sobie siedzi. Wiecie, ja zbytnio teraz o to akwarium nie dbam, dlatego że pod koniec stycznia, tak mniej więcej planuję, około 20 będzie restart, dlatego że zamówiłam sobie nową komodę i czekam, aż mi ją po prostu wyprodukują. No, także takie zmiany u mnie w akwarystyce. To jakaś nowa sadzonka rośnie, to się przyda mi do nowego restartu. Jakieś fajne rzeczy, co tutaj są, jakieś roślinki, które tutaj ładnie mi rosną, to wszystko sobie przerzucę. Ale i również planuję kupić sobie nowe. Kolejną rzeczą nową to jest zakup filtra. Kupiłam sobie filtr, jak widzicie, nowy z Aquaella Turbo 1000. I tutaj pykam już chyba około tygodnia, albo troszkę więcej. Dlaczego zakupiłam ten filtr? Dlatego, że po prostu chciałam, żeby mi się te bakterie nitryfikacyjne namnożyły, jak będę już startować, żeby mieć jakby w co wtygnąć już, wiecie, żeby to było już konkretnie z bateriami nitryfikacyjnymi. Co do tego akwarium, to bimberek sobie pyka pomalutku, bo zrobiłam sobie już chyba trzeci tydzień bimberek pyka, znaczy to już jest drugi. Bo dlatego, że chcę trochę te roślinki przez ten miesiąc doprowadzić do normalności, żeby jakby mieć co włożyć do tamtego akwarium. Wiadomo, że chcę kupić nowe roślinki również, ale też chcę wziąć trochę stąd. Gdybym miała kupić wszystko nowe, no to trochę by to kosztowało, wiecie. Czasy takie są. No, trochę jest pajęczyny w tym akwarium, trochę syfów, nic na to nie poradzę. No, już tak jakby nie przykładam się do tego. No, jakoś głupiki mi się w ogóle nie mnożą. Nie wiem dlaczego. Ten jeden taki, co miałam, głupik Veroniasa, do mnie już dawno zdechł. Dlatego, że głupiki długo nie żyją, jak wiecie. No, a te cały czas sobie tutaj pływają. I póki co żadnych młodych nie widzę, moi drodzy. Nie wiem, czy mam same samiczki, czy samych samców. Ja się za bardzo nie znam. Niby, że są grube, ale są cały czas grube. Już od jakiejś, ile ja je mam? Ponad miesiąc, prawie dwa miesiące. One są cały czas grube, więc nie wiem, czy one są ciężarne, czy po prostu się opychają. No, ale są delikatne, bardzo ładne. Ten jest piękny niebieski. No, bo ten jest piękny. Znaczy się nie wiem, czy są samce, czy samiczki, bo się po prostu na tym nie znam. No i takie są tutaj zmiany na razie. Czyli czekając na szafkę nową, mam już podłoże do akwarium w ramach współpracy z... Powiem Wam wszystko jak w następnym filmiku przy restarcie, jak to będzie co, bo szykuje mi się jedna współpraca, więc będę mieć nowe podłoże, również aktywne, ale nie z Azo, inne. Potem Wam o tym opowiem, jak będzie na to czas. No. Wiecie, jak jest okazja, żeby po prostu móc zaoszczędzić, no to dlaczego nie? Ja trochę jestem przeziębiona i tak wiecie, po świętach, po Sylwestrze i dlatego tak się właśnie dzieje w tym akwarium. Znaczy się ze mną, no. Ślimaki nadal są, jakby ślimaki są, ale po prostu one jakby nie dorastają do takiego rozmiaru, wiecie, dużych. Po prostu jak są trochę większe, to już upadają. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się z nimi dzieje, ale tak jest. Bo pełno widać takich łupinek po ślimakach. Tak na przykład tutaj są łupinki po ślimakach. No jest trochę glonów, nie powiem, że nie ma glonów. Ale co tam. Teraz już tylko czekam na restart i na to, że będzie tutaj wszystko inaczej troszkę zrobione. W sensie inaczej. Może nie jakoś inaczej, bo wiecie, ja nie mam jakiejś wizji, nie wiem na co, po prostu będzie normalne akwarium, tak jak i to. Po prostu będzie nowe, znaczy się jak w szkło stare, tylko tyle, że w środku będzie nowe wszystko, prawie. I tak to widzicie jest. No, nie wiem co Wam mówić więcej, bo nie, tutaj się totalnie nie dzieje, to co Wam powiedziałam, to wiecie. Korzeń tutaj jest na razie nie zaraz tak glonami, więc okej. Okay. Roślin tutaj dużo nie ma, za bardzo mi nie chcą rosnąć i tak dalej, bo ta pistia cholerna tutaj się rozmnaża jak szalona i po prostu
zajmuje im słońce, w sensie światło, i dlatego te rośliny nie są zbytnie rosnąć. Jeśli chodzi o krystalizację wody, no to po dołączeniu tego filtra nowego, to krystalizacja się zrobiła lepsza, ale niestety, jak widzicie, na szybach jest masa glonów i syfu. Więc cóż, teraz tylko czekać na restart i patrzeć, jak będzie rosło. Mam nadzieję, że tym razem nie dorobię się pierwotnie, jak to tak jak ostatnim razem, pamiętacie? 2 lata temu przy restarcie. No, zobaczymy, co tu wyjdzie z tego. Także pozdrawiam Was serdecznie i czekajcie na kolejny filmik z restartem. Znaczy się nagram coś jeszcze wcześniej, mam nadzieję, że nie dopiero pod koniec stycznia, ale tak to. No to do usłyszenia, pa.